Siemanko, z tej strony Kamil. Mamy wtorek, 8 marca. Zaczynamy z tatą kolejne prace polowe. Tym razem zawalamy bruzdy po orce. Równamy tam takie jakieś tam górki, dołki, padołki, co zostało po orce. Przy okazji sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poszczególnych polach. Ja sobie przyjechałem kładem, objeżdżam właśnie wszystkie pola, na których ma być siany jęczmień. No i zobaczcie, tutaj mamy taki dołeczek, woda sobie ładnie stoi, jest mięciutko. Postaramy się też to zruszyć tutaj jak najbliżej tego miejsca, żeby było takie mocniejsze te wchłanianie tej wody przez glebę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przymierzamy się już powoli do siewu właśnie. Równamy pod to, żeby nie skakać po tych bruzdach. Nie skakać po tych bruzdach z rozsiewaczem nawozu, jak będziemy siać pod jęczmień. O, zobaczcie. No, nie wzięliśmy obciążnika, bo to, że tak powiem, wyjazd na chwilę miał być, tylko pozawalać te bruzdy. No ale przy okazji się przy tym dołku się tak zruszyć, nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak wiecie, o sprzęt staramy się dbać najlepiej, jak tylko potrafimy. No i trzeba było sprawdzić, czy się wszystkie wałki w agregacie, w tym agromaszu, kręcą. Okazało się, że na jednym wałku łożysko stoi, a kręci się po prostu nowałek, nie? Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Kręci się czop, a łożysko stoi. No i tam jest takie łożysko z tym kołnierzem i, że tak powiem, te śruby, które przytwierdzają łożysko do wałka, one po prostu były za słabo dokręcone. No jakbyśmy tak jeździli, no to by wyrobiło wałek, no po co, że tak powiem, bawić się potem w jakieś napawanie czy coś. Tak to rozebraliśmy to, nacięliśmy, no nie nacięliśmy, przecinakiem napunktowaliśmy ten wałek, żeby nabić te łożysko, żeby ciaśniej się działo. Do tego przykręciliśmy te śrubki mocujące od łożyska. No i teraz wszystko się ładnie kręci, także można robić. No, wracając jeszcze do tematu takiego przygotowania sprzętu, no to nasmarowaliśmy wszystko. Jak wiecie, zakupiliśmy tawotnicę, tą elektryczną z Milwaukee. Dzisiaj kolejny raz ją testowałem i małe rozczarowanie. Nie rozczarowanie. Pojawiły się pierwsze kalamitki, które miała problem przepchnąć. Jak się okazało, jednej kalamitki nie przepchnęła z tego względu, że pod kalamitką było nabite piachu. No to no, się nie dziwię, no. Rozebrałem to, wyczyściłem drucikiem, wydmuchałem, skręciłem, nasmarowałem, wszystko poszło dobrze. No ale kolejny problem pojawił się na kalamitkach, które są przy tym mechanizmie od składania, nie przy siłownikach, ale właśnie na tych mechanizmach, gdzie są te trzy stworzenia. Ja tam potem podejdę, może jak tata stanie albo na podwórku. I tam też był problem. Ta wotnica nabiła ciśnienia takiego, że ona już nie miała siły przekręcić. A dodatkowo ciśnienie było takie, że właśnie nie miała siły przekręcić i wąż normalnie był napięty taki, i mówię, co, albo teraz spuszczać ciśnienie, albo spróbować złożyć agregat. Mówię, może ruszy się stworzeń. Czekajcie, zaraz wam dopowiem. O, wpada, jest mięciutko. I mówię tak, albo mówię, spuścić ciśnienie z tawotnicy, bo też ma taką funkcję, no ale mówię, szkoda tego smaru wywalać. Mieliśmy ciągnik odpalony, ja trzymałem za wąż, sprawdzałem, żeby się nic czasem przy składaniu nie złożyło i delikatnie staraliśmy się to złożyć.
No i tam gdzieś musiał się jakiś tam luz na sworzniu znaleźć, ciśnienie ładnie tawot wypchnęło, no i udało nam się to nasmarować. Także agregat jest przygotowany i można pracować. Także pierwszy też przypadek, kiedy no, ta wodnica nam no, nie wypchnęła, nie? Bo bardzo się wtedy cieszyliśmy, jak przy pługu ją testowaliśmy świeżo po zakupie, co zawsze naszą ręczną ani nożną ta wodnicą nie szło, trzeba było kurczę te sworznie wybijać, a tutaj poszło super. No ale jednak okazało się, że przy agromaszu się poddała, no przy agregacie. Zobaczcie, tu chyba nie będzie sensu wjeżdżać. Wszystko się zapada, tu jest ciasto strasznie. Pójdę potem zobaczyć do studzienki, czy tam w ogóle woda płynie. Czy właśnie drenarki działają. Ogólnie no tu zawsze był problem z tą wodą, ale no jest taki dołeczek i nic nie zrobimy. Najwyżej się to zasieje w późniejszym terminie. A jak nie, no to zostanie, no. Bo jak będzie przykładowo potem, co się nie zapowiada, będzie mokra wiosna, czy tam okres żniwny będzie mokry, no to i tak tego nie skosimy, i tak tam wymoknie, więc nie ma sensu się też pierdzielić. Nie wiem, czy będzie mnie trasować, bo strasznie wieje, a nagrywam telefonem. Zobaczymy. O kurde, nie wiem, czy będzie widać. Zobaczcie, jak woda płynie. Także jakieś wody, że tak powiem, w gruncie są, płyną. O, no i zobaczcie, no my sobie tu tak obrabiamy w koło słupów, no żeby się potem nie pierdzielić z tym. Jak wiecie, no staramy się dbać o sprzęt, żeby tu nie skakać po tych poprzeczniakach, potem z rozsiewaczem łamać to wszystko, to poświęcimy właśnie też chwilę czasu i obrobimy sobie tu takie właśnie poprzeczniaki, słupy i ten. I potem możemy siać, że tak powiem, w locie. No co, jak warunki, w sumie ja już tatę dawno namawiałem na siew od razu. Jak nagrywałem wam vloga o azocie, co dawaliśmy na rzepak, na pszenicę, ja już chciałem, już wtedy namawiałem tatę, żeby o jakąś kępę wyciągnął, żeby właśnie już przygotowywać stanowiska pod jęczmień. A tata mówi, że nie, bo jeszcze mróz, no i no jeszcze nie posialiśmy. No ja już bym chciał, żeby to było zasiane, no ale też nie ma co się tutaj kłócić z gospodarzem, o, że tak powiem. U nas jeszcze temperatury grubo poniżej zera. Dzisiaj akurat było 4 stopnie poniżej zera. No ale jakby to nasionko leżało, no to nic mu się też nie stanie, nie? Dopóki kiełka nie puści. Na przestrzeni tygodnia jeszcze tam jakieś tam mrozy zapowiadają, ale nie tak duże jak wam mówiłem wtedy. No i moim zdaniem jak są warunki na tych polach, gdzie właśnie jest możliwość wjazdu, już powinno być dawno zasiane. No żeby nie puknął. Już powinno być zasiane i byłaby to dobra decyzja, gdy nie będzie opadów, a na razie na te opady się nie zanosi. Dobra, no co, ja tu więcej wam nie będę nagrywać, bo nie ma co, no chyba że tam będziemy się próbować przebić przez ten dołeczek, no to może jakieś tam ciekawe ujęcia wam jeszcze nagram. Na chwilę obecną się z wami żegnam. To wszystko. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji kanału. Na razie, cześć.
Jesteśmy jeszcze przy agregacie. Chcę Wam powiedzieć, o które kalamitki mi chodziło. No, był problem. O, tutaj smaru nie zebrałem. Dobra, mniejsza o to. Był problem z tym stworzeniem. I mówię, ta wodnica nabiła ciśnienie. Nic nie można, że tak powiem, było zrobić. Ewentualnie mogłem spuścić ciśnienie i ten. No i odłączyć ją, no ale mówię, nie ma sensu. Trzymałem tutaj wąż. Tata delikatnie składał. Zobaczcie, smar ładnie wyszedł. Tak porobiłem wszystkie stworznie. Bardzo ważne również jest smarowanie tutaj tego, bo jak wały pracują, no to widzicie, zobaczcie, to wszystko tutaj pracuje, także o to trzeba dbać. Wały również nasmarowane wszystko. Teraz odczepiliśmy agregat i biorę się za smarowanie rozsiewacza. No tam jest mało punktów smarnych, ale też Wam je nagram, żebyście wiedzieli, nie zapomnieli. Również są bardzo ważne. Dobra, idziemy do agregatu, do rozsiewacza. Jesteśmy już przy ciągniku, mamy zaczepiony rozsiewacz. No i tak, z punktów smarnych, to zobaczcie, tu mamy jeden, drugi, na tych siłownikach od otwierania. I jeszcze trzeba pamiętać, żeby przekręcić. I zobacz, spróbuję to wyostrzyć. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. Chwila, czekajcie. Muszę je ustawić. Bo tata mi tu przekręcił talerzami, kurde. I są w złym ustawieniu. O, teraz. Teraz będzie widać. Zobaczcie. Tam jest kalamitka. Jest to główne osadzenie. O, teraz może. O, jest teraz to widoczne. Jest to główne osadzenie talerza na czopie. I trzeba też pamiętać, żeby co jakiś czas to przesmarować. O, zobaczcie, tam też jest, nie? Jak ustawicie sobie talerz w odpowiednim miejscu, macie bezproblemowy dostęp ta wodnicą. Ja tu jeszcze skontroluję olej w przekładni. No i dodatkowo dla osób, które mają wysiew graniczny, tutaj również jest kalamitka. No i co? No, z takich tutaj ważniejszych, no w sumie to są już chyba wszystkie. Tak, bo tutaj nie ma. To by było no na tyle ze smarowania rozsiewacza. Mówię, ja jeszcze skontroluję tutaj olej w przekładni. No i tyle, biorę się za robotę. Tu jest ta wodnica, super sprawa. O, dzisiaj również do smarowania wału przydała mi się ta nakładka kątowa. Zobaczcie, ona tu jest takim kołnierzem, nie? Żeby nie wychodziło. O, a jak sobie ten kołnierz zaciągniecie, to jest fajnie sztywno. I nic tam, zobaczcie, ja tu smarowałem, nic tutaj smaru nawet nie wyleciało, nie? Dobra, ja smaruję i tyle. Nie wiem, czy Maciej to wrzuci w ten film, co nagrywałem Wam na polu, czy dołączy go do jutrzejszego, bo jutro najprawdopodobniej z samego rana pójdzie saletrzak. Tak, rzucimy saletrzak, do tego pójdzie wieloskładnik pod jęczmień i będziemy siać. Dobra, tyle. Ja się z Wami już żegnałem, ale zrobię to jeszcze raz. Trzymajcie się, na razie, cześć.